Dzień dobry, witam Was serdecznie. Dzisiaj podsumowujemy poprzedni odcinek sprzed 40 dni. Dla tych, którzy regularnie oglądają moje filmy, pamiętacie, to był odcinek pod tytułem Ekonomii, Matematyki i Ekonomii trochę. I rozpoczynaliśmy wermikompostowanie z dużą ilością żrzownic, w tym czteropoziomowym wermikompostowniku. Czteropoziomowy, natomiast na dzisiaj są tylko trzy. Minęło 40 dni i to zbyt mało czasu, żeby założyć czwarte piętro, ale wkrótce już będzie można, pod warunkiem, że zamkniemy to rozliczenie. Dla przypomnienia, 1 kg drzownic umieściliśmy 40 dni temu w 12-litrowym kompoście. I to był początek. 12 litrów kompostu, 1 kg drzownic. Przez te 40 dni, tu sobie wezmę karteczkę, dołożyłem tam około 20 litrów różnych mieszanek odpadów kompostu, a na koniec poszło nawet 1,5 kg fusów z kawy. Teoretycznie powinno to być około 20 kg ekstra i ponad 20 litrów przestrzennych. Pewnie to wszystko siadło, więc na dzisiaj mamy tu trzy poziomy. Ja może dzisiaj będę to prowadził kierując kamerą, żebyście widzieli poszczególne piętra. Będę się to starał rozkładać. A ile będziemy mieli drzownic, to myślę, że na koniec filmu się dowiemy. No, ilość tutaj jest dosyć duża. Widać, ta kawa jest jeszcze nieprzetworzona, ale drzownic sporo. Pokażę może troszkę więcej. Pewnie zastanawiacie się, co to jest. No, są to łupiny, które nie wiem, czy się uda przekompostować. To są łupiny z orzechów, które wpadłem na pomysł, żeby tutaj dać. Także jak widać, jest tutaj dużo drzownic, ale górna masa jeszcze nie przetworzona. Zajrzymy niżej. Tu już sytuacja wygląda zupełnie inaczej. No, chyba możemy uznać, że tutaj, oprócz tego, że jest dużo drzownic, proszę bardzo, są kokony, nie wiem, czy pokażę. Tu jakaś, o, i popatrzcie, tutaj idealnie widać kokony. Aż zobaczę, czy kamera to ujmuje. Są dwie sztuki. I masa wygląda na nieźle przetworzoną. Patyczek to wyrzucimy. Więc jest tutaj sporo drzownic i dosyć spory poziom przetworzenia odpadów. I ciągle widzę kokony. Później podsumuję, postaram się je przeselekcjonować, a przynajmniej do momentu, aby dojść ponad poziom kilograma i zobaczymy, co stwierdzimy. Więc zdejmę jeszcze jedno. I tutaj powinno być najciekawsze.
Pamiętacie, dolna warstwa to był tylko i wyłącznie wermikompost. Tutaj nie dokładałem żadnego jedzenia. Ilość dżdżownic zdecydowanie mniejsza, ale powiem Wam, że ciągle widzę kokony. Więc tutaj przykład, oj, zagrzebałem. Czyli tą warstwę również przeselekcjonujemy. Muszę sobie zrobić miejsce, żebym miał gdzie przełożyć. No i zaglądamy jeszcze piętro niżej tutaj. A, tego Wam nie powiedziałem. O, tutaj jest bardzo ładny kokonik. Widać? Widać. Tego Wam nie powiedziałem. Przez ten miesiąc właściwie nie było odcieku, więc sam jestem ciekaw, co zastanę na filtrze. Czyli oznaczałoby to, że ta część kartonu, ten element kartonowy, który dałem na sam dół, przejął większość tego odcieku. Tak to wygląda. Jest trochę błotka. Jest trochę odcieku. On musiał się pojawić teraz w tym tygodniu, a w tym tygodniu tego nie sprawdzałem. Dżdżownice również i tu. W dobrej kondycji. Gotowe do rozrodu. Lub nawet próbowały tutaj składać. Cóż, pokazałem Wam, jak to wygląda. 40 dni. I możecie zobaczyć, ta masa jest świetnie przetworzona. Natomiast ile dżdżownic z kilograma więcej? Mam nadzieję, że się wkrótce dowiemy. Pokażę w następnym wejściu. No i rozliczamy. Waga wytarowana. Powiem Wam, że dobra, sprawdzamy pierwszy pojemnik, około 630. Ten pierwszy pojemnik to była ta najgłębsza, przepraszam, nie najgłębsza, drugi pojemnik 380. To jest środkowa warstwa. To, ten pierwszy pomiar to była warstwa, w którym było najwięcej jedzenia. A w najniższej warstwie, no tu już mamy śladowy stan. To jest 45. Zaraz sprawdźmy jeszcze raz. To jest 630. Tu mamy 380 i tu 40. 70 gram przyrostu przy założeniu, że z pewnością nie wybrałem wszystkich dżdżownic. To jest, tak wygląda 40 dni hodowli w tym wermikompostowniku. Ale chciałbym Was jeszcze na chwilę zatrzymać, bo postanowiłem, że tutaj już dorosłe dżdżownice nie wrócą. Natomiast, o widzicie, nie wybierałem dokładnie, bo tutaj, nie wiem czy to widać, jest jeszcze ich sporo. I postanowiłem odwrócić sytuację, czyli na sam dół tego wermikompostownika
wpakuję ten najmniej przerobiony jeszcze produkt, czyli najwyższą warstwę. Jeżeli śledzicie to, tutaj naprawdę jest jeszcze sporo dżdżownic, więc moje zbieranie nie było dokładne. Czyli mamy ta najmniej przerobiona warstwa. A oczywiście jest nowy filterek, to pewnie już zauważyliście. Do tego pojemnika i też zobaczymy, co tu jest po rogach, ale no możecie zaobserwować również dżdżownice, których ja nie wybrałem. Ale to tak jak mówię, jesteśmy na poziomie zdecydowanie teoretycznego rozpatrywania na razie, nie naukowego, więc do tej warstwy daję no nadal środkową. To była środkowa warstwa, której no była średnia ilość dżdżownic, natomiast zdecydowanie największa ilość kokonów. Kolejne dżdżownice i kolejne dżdżownice. I wracamy do kolejnego, czyli trzeciego piętra, tym razem. I tutaj, oj, to jest najcięższe. Teraz może być to trudno sprawdzić. Podniosę. I tutaj dam tą najniższą warstwę, a jednocześnie myślę, że najbardziej przetworzoną. Natomiast najbardziej wilgotną. W pojemniku również zostają dżdżowniczki. Reasumując, kolejna. Nie wiem, czy zgodzicie się ze mną. Przyrost 10% z pewnością, jeżeli weźmiemy pod uwagę wielkość tych dżdżownic, to poprawiło się od tych 40 dni. Większość tutaj jest, myślę, takich jednogramowych. Pamiętam, że ostatnio mówiłem o jednodekowych, no to poprawiam się, jednogramowe. I tu w związku z tym, że już nie dołożę dżdżownic, będziemy mieli przedszkole z nadzorem no może kilkuset dżdżowniczek. I tak kończę tą fazę eksperymentu. Pozdrawiam Was. Do usłyszenia, do zobaczenia.